A więc siemaneczko, kochani, jak już tu jesteście, zostawcie coś po sobie. Witam was serdecznie w naszym Wiedźminie. Jesteśmy prosto po naszym queście tutaj Wiecznego Ognia. Niefortunny lub fortunny, no bo zbroje i schematy mamy. Jednak nie wszyscy zdołali przeżyć tego questa. A tym samym cofamy się na chwilę do Nowigradu. Zrobić quest poboczny z Triss. Kwestia życia i śmierci. Nie strasz porządnych ludzi. Gdzieś mi tam ludzie skurwiela juniora to są, tak? O, proszę. Dobra. Byli nie ma, nie? Nawet nie ma co patrzeć. Dobra, to jest tutaj w tym budynku. Przejdziemy do wszystkiego o 4 nad ranem. Jaskółeczka wlatuje. O nie, tutaj są zamknięte drzwi. Zaatakowali mnie. Tyle. To pokazuje nam w ogóle od tej strony, że mamy iść nie od dołu teraz, jak myślałem, więc nie, no chyba jednak od dołu. Zapukaj. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Więc idziemy porozmawiać. A więc dzień dobry. Mogliby tak, Geralt? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, no pomożemy jej, nie? Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Czyj to pomysł? Jak myślisz, czyj to pomysł? Sług czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liści kodłowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Sprawdźmy, czy tutaj Triss nie ma dla nas jakiś... O! Jabłko i nóż do smarowania, więc super. Spotkaj się ze służącym Wegelbudów. 180 metrów stąd na rynku. Na targu rybnym. Pieniądz jakiś masz?
A więc jesteśmy. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Dobrze, spytajmy tego ziomeczka. Tak? Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Dobrze, pierwszy traf, pierwszy... Tędy, to niedaleko. Tutaj sukces. On ma pęk kluczy, widać. No ładnie, bandyta. Dziękuję. Chodźmy. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. Tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Dobra, no, Triss tutaj też jest zajara na tym. Pójdę z Triss. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Co to za rękawice? Szturmowca. Całkiem dobre. Ale ciężkie. Dobra. Wie
Ten dublet. Jeszcze musimy sobie kupić. Ostatniego, który próbował mi mieszać w interesach, znaleźli dopiero po miesiącu. Rozumiemy się, Chivai? Po co te nerwy? Nie mógłbyś mnie po prostu traktować jako zdrowej konkurencji? Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, Duke? Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż 1000 słów. O, Geralt, dobrze, że już jesteś. Z czym macie problem? Problem? Mamy tu jakiś problem? Nie. Chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę. Bo właśnie się żegnali, prawda, Duke? Jeszcze się policzymy, Chivai. I to niedługo. Co jest? Zawszawionego mutanta się wystraszyłeś, Duke? Jak chcesz, to ci go załatwię. Obejrzymy sobie, co ma w środku, a potem każemy krasnoludowi to zeżreć. Chcesz? Następnym razem. Idziemy, hrabia. No, i żebyście mi się tu więcej nie pokazywali. Fu! No to kurwa, wpadłem jak pięciokornówka w gówno. O co chodzi? Robisz z nimi jakieś interesy? Wręcz przeciwnie. Widzisz, Geralt, stary druhu. Chcesz mnie prosić o pomoc, tak? Rzecz w tym, że tak jakby jestem winny pewną sumę naszemu wspólnemu znajomemu, królowi żebraków. I żeby oddać dług, postanowiłem na poważnie zająć się gwintem. Coraz lepiej. Nie samym graniem, tylko kartami. Najrzadsze egzemplarze osiągają teraz zawrotne ceny. Niestety, inni też o tym wiedzą. Brakuje mi już tylko 3 kart. Mam klienta na całą kolekcję, ale ludzie Duke'a siedzą mi na karku. To jak, Geralt? Dobra, spróbujemy skądś wytrzasnąć te karty. O które chodzi? O Fringille Vigo i Sengrima i Jana Natalisa. Piekielnie trudno je dostać. Duke też próbuje i dotąd mu się nie udało. Czyli nawet nie masz pojęcia, gdzie szukasz tych kart? Nie, tak źle nie jest. Stawiałbym, że ma je Zed. Ostatnio zrezygnował z paserki i handluje tylko kartami. Niestety nie chce ze mną gadać po tym, jak mu podkupiłem unikat stali wiewiórek. Lepiej, jeśli ty do niego pójdziesz. Zed? Brzmi jakoś znajomo. Ważna postać w świadku graczy. Ma sklep przy południowym murze i... Dzięki, Geralt. Teraz naprawdę mam szansę spłacić ten dług. Nie ma sprawy. Bywaj, Zoltan. Więc tak jak mówiłem już kiedyś, że teraz po prostu te wszystkie questy i rzeczy, które będą się wyświetlać po prostu po drodze, to będę je robił, żeby to miało sens. Żeby już po prostu były w dzienniku. Tutaj były te pralnie, nie? Po ciemku widzisz, krzepę masz, więc na gwarka byś się zdał. No, bębę się sufit. Raz spojrzeć i widać, co z ciebie za dzień. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Tak. Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Więc Elihad dostanie trochę żelastwa od nas. Jakie to jest drogie wszystko, nie? Jakie to jest drogie ogólnie? Możemy tutaj mu jeszcze takie rzeczy sprzedać.
Dobra. Mamy jakiś tam ubiór. Zobaczmy, jak to nam teraz fituje. No kurde. Jak nie, jak tak. Maski. No i wyglądamy dobrze. Dobrze, Triss. Lecimy. Cały dzień się drzwi nie zamykają. Prują się dziady. Wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Możemy. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? A więc kwestik się zaczyna, przyjęcie. Wieczorem posiadłeś Wegelbudów. Witam szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. No dobrze, nie? Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. O, jak to pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet! Gdzie ja drugiego takiego znajdę? Hej, Janko! Nie udawaj, że mnie nie poznajesz. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Janka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward tam jakiś tam z rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzybiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Chodźmy stąd. Chodźmy, Triss, nie róbmy zamieszania. Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałaś powozy przed Pasiflorą. Stratny typ. Jeszcze z tobą nie skończymy. Nie będziemy robić afery, nie? Pogodę można z murów dojrzeć chorągwie nirkami. Matko, co za potworzysko? Jestem Kraken! Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Dobra, nie reaguj.
Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Dobra, no nie chcę naszej pomocy, to nie. Spodobał mi się. Czemu koniecznie chciałaś z nim porozmawiać? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Ale się zaprawił! Oj, dobra. Co jest tutaj po prawo? Na rękę? Nie. Zachowuj się byle jak, ale się zachowuj. Gwint. Zachowuj się przykładnie, mój daj. O, proszę, następny chętny. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic. To ja. Najpierw zmierzy się pan z krab... Stać go. Dobra, gramy. Gościa za 10 wyjmuje, nie? Spasujemy. Jak on wygrał tę rundę? Jakiś kompem dziwnym. Wygrałem. Spoko. Co on zrobił ty? Jakieś dwie karty za 20 i cwany. Ciężko to widzę. Jakaś kawaleria do tego. To nic nie robi. Dobra, po rundzie. To by było na tyle. No, to teraz trzeba się
najpierw zmie... Stać go na przegra. Nie mam ochoty. Dobra, walić tego Grinta. Tak jak widzicie. Greg, nie widziałeś Dergofa przed chwilą? O, przepraszam. Pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. Generał Voorhees? Geralt z Rivii. Czyli nie pomyliłem się aż tak bardzo. Bardzo mi miło, a to... Piękna i tajemnicza dama. Poczekajmy z formalnościami do końca przyjęcia, kiedy wszyscy zdejmą maski. Tak jest zabawniej, prawda? Ma pan rację. A teraz bardzo przepraszam. Naprawdę muszę pilnie znaleźć Dergofa. Miłego wieczoru. Idziemy spotkać się z Ingrid. Przepraszam was na chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od Strongów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa... Jak nikomu innemu. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości. Na przyjęciach zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Dobrze, a więc idziemy poszukać tego tutaj zawadiaki. Twoja sława się wyprzedza, Geralt. I dobrze. Maska pantery. Jestem hrabia! Powiedziałem mu! No. Słucham, skarbie. Albert Wegelbud? Dla ciebie, słoneczko, to mogę być nawet Adolf Valentino. To chyba nie on. Sprawdźmy tutaj. Skitranych. A wtedy jak nie huknie. I co? Tak? Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. Musimy porozmawiać o wycieczce do Nowigradu. Och, czyli pani jest... Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. No to chodźmy. Gdzie jesteś, Tris? Głodne wojny są potrzebne. W ten sposób społeczeństwo się odradza i oczyszcza. Tak.
Musimy przejść tędy. Czas inwestować w klejny. Ale się zabrawił. Może usiądziemy tutaj? Pewnie, czemu nie? Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A, o Morice. Co chcesz wiedzieć? Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. To kwestia twojego uroku osobistego. Uważaj, to brzmiało prawie jak komplement. I dobrze. O, czyżbyś próbował... To się dzieje. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Cii, cii, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Dobra, Triss nam się tutaj... Triss, czekaj! Trochę wyluzowała się winkiem. Pani Merigold, nareszcie! Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze, tam się spotkamy. Dobrze, jest plan, mamy inną maskę. Dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja.
Albert Fegelbut? Proszę się odsunąć, paniko. Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie panicz narobi. Nie sądzę. Owcy czarownic. Dobra. Odpad. Już po tobie. No przywal mu. Mamy to. No nie, akurat się zawiesiłem. Tyle. Czyli nasz panicz by sobie raczej nie poradził. Źle poszliśmy. Nie możemy jaskółki zażyć. Wypić sobie. No halo. Oni są już w stajni. Już zaczynałam się martwić. Wszystko w porządku, trzeba tylko trochę posprzątać w ogrodzie, zanim goście się zorientują. Mam tam wysłać służących? Tak. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz, gdzie mnie szukać. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Triss, nie przepraszaj. No właśnie. Pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie. A więc taki questik. Kochani, mamy to. Szybka medytacja do porannej godziny. I na ten moment serdecznie dziękuję, że jesteś. Zostaw coś po sobie. Stay tuned z kanałem.